się, czy nie chciałby ktoś z was może zarabiać na busie 6450 zł, gdyż jeden tutaj, który niedaleko w zasadzie mnie stoi, twierdzi, że zarabia. No nie będę się z nim sprzeczał, kłócił i tym podobne. Aczkolwiek wydaje mi się szczyt bezczelności, żeby tak takie bajki opowiadać. Może zarabia, ja tam nie wnikam, ale jak jeżdżę, to są same bajki. A drugi cwaniaczek, no to na szef wysyła kierowcę właśnie na jazdę w zimę na oponach letnich. Mówi, że zimy w tym roku nie będzie, także tak to wygląda sytuacja na Unii, na A8, gdzie właśnie pruszy śnieg. No, także tak to wygląda, nie? To zaraz wam pokażę, że na środki nie kłamie i śnieg pada. Aha, może nie zobaczycie. No jest śnieżyk, to wypada. No tu 10 busów sobie stoi. No tam gadaliśmy sobie przez chwilę, ale ile można gadać? Jak tam jest jedna osoba bardzo niekompetentna, drugiemu to nie przeszkadza, że jeździ na letnich oponach, bo mówi pomału, jeżdżę tam. Ja tam nie wnikam, kto jak jeździ. Katastrofa. Hejże ho, hejże ho. Ah, Jesus. Przypadam auto, bo jest już godzina, kuźwa, 12.05, a my dalej, bez frachtu. Można? Można. Sorry, mamy taki klimat i ładunki są kiepsko płatne w tym momencie. I w tym momencie ja tutaj sobie pozostałem z kolegą, inni tam jeszcze jakieś mieli te ładunki, się pojechali porozładowywać dzisiaj. Jakiś tam jeden, drugi dostał tego frachta, jeden do Polski, ten co jechał właśnie na tych letnich oponach, no to do Polski dostał, a my stoimy sobie. No ja tutaj jem właśnie śniadanie, zupkę pomidorową z chlebkiem i sobie tak patrzę, zaraz gdzieś się pójdę chyba przejść, bo to kurde, nie mam zamiaru cały dzień siedzieć w budzie. Nie lubię. A ja wiedziałem, firmę już by naściągać, kuźwa, bo to jest sądzie. O, musiałem ten obiektywik trochę wyczyścić. No i także tak jak myślałem, filmów naściągać, ale jakoś tak nie za bardzo miałem czas przez te kończenie prawka. No i to był błąd, bo już te, co tam, 5 filmów co miałem, to obejrzałem, a tu chłopaki to też jakieś nie mające nic, ale to co zrobić, jak nic nie zrobisz. Fiat? Nie wiem, co tu się kręci, ja nie wiem, czy oni kuźwa pracują, czy nie. Czy to ile tych chujów? No dobra, no, coś będzie. Jak coś będziemy mieć, to będę was informował, drogie dzieci. Minuty, strzał. Sekundy, minuty, godziny lecą, dni. Praktycznie już też można powiedzieć. No bo dzisiaj raczej już pewnie nic nie załaduję. Jest godzina już chwilę po 15. Taka sytuacja. Z 11 busów zostały 3. W tym ja. Tak to sytuacja wygląda i się przedstawia. No, zimno na dworzu, nie ma co robić. Filmów nie mam, nie pościągałem. A głupi ty, mogę się pościągać, ja ty głupi ty. Tak to wygląda. Siedzimy dalej.
Niedługo trzeba będzie iść do jakiegoś sklepu, może jakieś bułeczki kupić. Tutaj wiedziałem, że on z 3,5 km. To się przejdę w sumie, co to będę siedział, jechał samochodem, to bez przesady. Już mnie kurde plecy bolą od siedzenia tutaj w tej pipidowie, w tym aucie, nie? Tak to wygląda. No ale to jeszcze chwilę poczekam, tak do 16 i pójdę. Bo zazwyczaj do 17 czekamy, jak nic nie będzie, a tu się będzie ściemniało. To do 16 i ogień tam się pójdę. Przejdę, bo przebiegnę. Mamy łotneczek! Gdzie są normalne krzyki z radości? Jeszcze mamy 58 km z 90, ładujemy maszynę 600 kg! Wariactwo! Szok, szok, szok! Tak jest, ładujemy maszynę do 97 kodu. Aha, okej, okay, nie napisałem to. Szajs. Nie wypisałem sobie dokąd, ale mam tutaj numer referencji. To ten. To będzie wiadomo, jak nie, to sobie wypiszę. A gdzieś do 9.7 dzisiaj od mnie tu dużo nie będzie. I jeszcze dzisiaj do 16 zrzutka. Dużo kilometrów nie będzie, ale ważne, że cokolwiek będzie. Bo jak miał to na trzeci dzień stać, to przecież by mnie krew zalała. Jedziemy tu 8, proszę ciebie, proszę was. Na razie jeszcze tych remontów nie ma. W stronę Karlsruhe. Lekko wieje. Nic się nie dzieje. Sytuację na drodze. Tutaj sobie takie ten załączyłem. Komputer wykładowy. Jedziemy 100 na godzinę, nie ma co tutaj przeginać bały. Taka to sytuacja. 0 stopni na dworzu. Też mi w nawigacji nie wszedł dokładny numer załadunku, ale to ta mniejsza. Znaczy nie dokładny numer tylko, bo mam w nawigacji do 25, a tam to jest 27, 29, także to pewnie, przepraszam, budynek dalej. Pierdzielone lusterka. Sykre. Na 8 ształ jak cholera, powiem wam. Kurde, to też dziennostki. Stało jak cholera. Przez przypadek wyjechałem następnym zjazdem, znaczy przez przypadek. Pojechałem, ominąłem tam, gdzie już się zaczynało i wyjechałem następnym, a się okazuje, że to dalej tu stoi, ale dobrze, że jak wjechałem, to była taka taki przejazd tam, no to zawróciłem od razu. Zresztą jak już wszyscy tam zawracali, bo już na zjeździe się zaczął. Myślałem, jak Niemcy już wychodzą z samochodów, to już to trochę potrwa. I już trochę trwa. Też. Dobra, objeżdżamy dalej w takim razie. Dobra, jesteśmy załadowani. Maszynę taką 2-3 metry na tego. 3 metry na ten na 170 na 150 wysoka. Tutaj w tym śmiesznym kontrolbuchu tylko damy. O, na 15 będziemy na rozładunku jeszcze dzisiaj. Tutaj będzie, że jechaliśmy. Tu załadunek jest, który. Thank you.
sytuacja. Przygotuj się do skrętu w prawo za 800 metrów. Czyli teraz piątką do szóstki, z szóstki na 81 i tam przy 81 będziemy zrzucać. No już pewnie się nic nie załadujemy, nie? I w papierach musimy tego, w papierach musimy, muszą wpisać czytelnie oczywiście imię, nazwisko i godzinę, o której rozładowałem się. 4 km mamy do rozładunku sobie. Dobra, to dojazd widzieliście, teraz idę się zameldować. No 5 minut, no może nie, no 12 minut może i rozładowany. Mamy tutaj, nie wiem czy widzicie, 4 godziny 16 minut jazdy, 330 km.
będziemy dojeżdżać, to was puszczę. No, jak tam się macie, młode wilki? Ja sobie tutaj stoję przy dziewiątce. Trochę mi słabo, bo trochę kurde zgłodniałem, wam powiem szczerze. Więc tak, dzisiaj zrobiłem jakieś 550 km. Lepsze to niż nic. Jutro ładujemy się i od razu zrzutka. Zaraz będę właśnie wpisywał, dokąd to będziemy lecieć. Trochę mi słabo, kuźwa. Coś trzeba zjeść. Jadłem jakieś tam z 3-4 godziny temu może. Jest która? Za 15, 21. No to akurat zjem. Chwilę i spać, kuźwa. Akumulator naładowany, to na takim pipidowie tutaj stoję, już tutaj, gdzie będę jutro się ładował, 1,5 kilometra. 7 rano ładujemy i ogień. No jutro prawdopodobnie będę z ziomkiem. Kurde, spama mam na fejsie i się nie mogę skupić, co chciałem wam przekazać. Morgin. Ja tu już się ogarnąłem, ale masakra, powiem wam, cała noc przejebana. Krótko mówiąc, po prostu przejebana, że spałem z 3 godziny, jest 6. No po prostu spać się, kuźwa, nie mogę. Tutaj stoję na takim pipidowku. Zaraz będziemy ruszać, tutaj mamy kilometr do dziadka. Znaczy do dziadka, do tej firmy. No i później 400, tam chyba 50 km. Już od razu odpalę nawigację, niech się grzeje. No, ogarnąłem się. Kawkę zaparzyłem. Niech się tutaj jest. No, jeszcze tylko lustereczko tu otworzymy. O, cykos. Będziemy mieć 410 km. Taka sytuacja na strzała. Normalne. Bądź o 7 rano. I gówno. 7 już chyba z 20 i dalej ani tak, ani srak, ani nikogo nie ma, ani kukuryku. Teraz dodzwonić się do tego barana, co oni tam mają numer telefonu, tutaj miał załadować, nie odbiera. Normalne, jeszcze dzisiaj mam się rozładować 400 km. Normalne, spokojnie sobie po prostu siedzę. Po prostu spokojnie sobie siedzę. Nie mam zamiaru to ostatni tydzień w trasie się denerwować. Kurde mać, patologia. Zaraz meldujemy się na autostradzie A73 w stronę Erfurtu. Ameno. Jest taki śnieżyk, pada. O, no to jest teraz ten, a będę ziewał. Kurka wódka, no. Takie właśnie spanie, pipa jebana. Się normalnie zbulwersowałem. Ja spać to nie mogłem zasnąć. Nie za gorąco, to za zimno. Patologia TV. Okienko nieszczelne, fuj, kurwa, wieje. Porażka. Tutaj trochę spadło śniegu, zobaczcie. Ile tego jest? A dzisiaj jest, dodam, że który ten dzisiaj jest? 30! O, 30 dzisiaj. Szaleją.
20, do celu mamy 272 km. A do tej chwili zrobiliśmy 109 km w półtorej godziny, kuźwa, wszystko lądówkami na razie. To widzicie, jak idzie droga. 50 na godzinę. Ten z osobówką to by 50 razy ten dźwig wyprzedzi. No jak tam pewnie kobitka jedzie. Wiecie co, szkoda, że wyłączyłem kamerę, bo przed chwileczką właśnie wypadek tutaj, znaczy wypadek, Portugalczyk, no nie wiem, poślizg wpadł i cała naczepa leży tutaj na tym, tak na poboczu i tam właśnie policja teraz asygnuje, znaczy zabezpiecza. No ja właśnie też przed tym wypadkiem wyprzedziłem, znaczy się ten dźwig zasrany. No wiecie, jaka pogoda. A tam było, jak on jechał, to było z górki, no to prawdopodobnie, nie wiem, może... Gdzie są drogowcy? Zaskoczyła i jeździła jak w Polsce. No śniegu tutaj jest, powiem wam. Tutaj to naprawdę ferie, kulik można zrobić. Bez dwóch zdań. Dobra, lecimy dalej. 20 km i kurde na autobanę wyskakujemy i ogień. A widzisz, i ten dźwig pewnie do niego tam jechał, psia kuźwa mać. A widzisz, no to zaraz jak tam dźwig zablokuje, no to będzie droga zablokowana w takim razie. No bo i jak, on to będzie musiał tam zablokować to. Będzie musiał go postawić i... Tyle zobaczcie, no ze 30 cm śniegu, 40 może, jak na ławce tam było. Ale elegancko, ja tam mogę tak jeździć, minus 3 już tutaj. Narciek ładny. Siedem kilometrów dojeżdżamy! Kurde, w końcu! Jestem głodny jak psia mać. Pogoda, jak widać, ciąg dalszy. Ale nie jest źle. Jak na autobanę wyjechaliśmy, to już tam ogień szedł. Mamy 6,4 km. No i na tą chwilę jeszcze nic nie mamy i nie wiem, czy w ogóle będziemy mieć, coś mi się tak wydaje. Także będzie trzeba tutaj chyba na czwórce stać między kolonią, między autobaną A3 a A45 na czwórce będziemy stać raczej. No i jesteśmy tutaj na miejscu. Co tam dalej? Do 13 mają pauzę. Oczywiście. No i będziemy rozładować. Tutaj kamion jakiś stoi, solówka. A pokażę wam, żeście nie byli. Wiem, patrzcie na ten patent, nie? Aż muszę wam to pokazać. Tada! Nie wiem, co to kuźwa jest. Ale antenę ktoś przymocował. Ten gostek stoi. Tam jest kuźwa sztapla. On się rozładuje. My się otworzymy, on odjedzie, nos rozładują. Przynajmniej tak myślę. Tak będzie. Papiery przygotowane, także.